No dobra. Witam Was w trzeciej części i ostatnim filmu. Jak widzicie, witam Was Rafał z Detailing Ozon Mac Polska. Odłóżmy naszą reklamową broszurę. Jak zwał, tak zwał. Czytam naszą nazwę. I teraz co my tutaj widzimy? Dobra, więc widzimy tak. Lancę endoskopu wprowadzoną do parownika. Ja Wam będę chciał pokazywać ten parownik. Więc może to odchylę, muszę tutaj włożyć rękę, przepraszam bardzo, więc, bo jest bardzo ciężko mi to kręcić jednorącz. O, wysunęła mi się i mam nadzieję, że Wy to zaraz zobaczycie. Dobrze, udało mi się coś tam ustawić, więc jak widzicie, tu mamy parownik, postaram się to troszkę, przepraszam bardzo, powiększyć. Dobra, i teraz tak, trzymając lewą dłonią, prawą będę poruszał tutaj, żebyście zobaczyli sobie, o właśnie to co widzicie, to jest spornik. On aż do dołu się tutaj ciągnie, mam nadzieję, że Wy to widzieliście. I teraz zobaczcie sobie, jak skutecznie żeśmy wyczyścili parownik, lamele. Jeszcze bąbelek widać. Z telefonu kręcić to jest, wiecie, jedną ręką jeszcze. Teraz chciałbym Wam pokazać, wyciągając tym, to jest cała taca ociekowa, która również też jest czysta, może tak będzie lepiej widać. Nie wiem. Jeszcze raz na ten parownik wrócimy. Tu mamy ten parownik. No, przepraszam Was, ale naprawdę uwierzcie mi, to jest bardzo ciężko. Jestem tutaj pochylony, żebyście nie powiedzieli, że jestem gołosłowny. Zobaczcie, jak to jest ciężko. Tam sobie manewruję. Tutaj, gdzie mamy wejście. Jeszcze chwilkę. O, tu nam wchodzisz. Nisko i tak dalej, tu gdzie jest miejsce po wentylatorze, więc... Naprawdę mam ciężko Wam to pokazać, jeszcze trzymając jedną ręką. Wróćmy, o może z daleka. Podbija nam się. Przesunę to może do lamela. Parownika mi się udało. Raczej mi się nie uda. W każdym razie, o tak mogę Wam pokazać. No, naprawdę musiał się położyć, ktoś by musiał to kręcić. Tu mamy już wierzch, wejście. Tu mamy ten na dół, ten spornik. Tu mamy tą tacę ociekową. Ona jest naprawdę czysta. Wyjmę teraz to, żebyście widzieli, jak to mniej więcej wygląda. I co mi pozostało? To pozostało mi wziąć i fizycznie jeszcze przedmuchać, ale musimy poczekać 15 minut. Timelapse się kręci dla pokazania właściciela auta, co było robione. Nie ma żadnej ściemy. Także nazwa może blaszona. Do czegoś zobowiązuje. Mówicie, że nie ma numerów na filmach, to podam. Numer to 608-203-955. Zapraszam na szkolenia z odgrzybiania klimatyzacji, jeżeli ktoś jest zainteresowany. I podsumowując, czas pracy nad tym autem to około 8 godzin, nie licząc przerw. Przedmuchane wszystkie kanały prześciutkę. Zamiast parownicy użyłem innej metody. Jak będziecie chcieli, to pokażę na szkoleniu. No i co tu dużo mówić. Ozonowane dwukrotnie, więcej nie potrzeba. No i pokażę Wam jeszcze skuteczność tego środka czyszczącego, żeby ktoś nie powiedział, że to jakaś lipa. No dobra, jestem, więc mamy uszykowana lanca baka. 2, 4, 6 dziurkami. O, pistolet ze zbiornikiem i jest tu około 0,8 litra. Wyobraźcie sobie, że ten panel tu w tym obrysie to nasz parownik, jak ta kreska tutaj, ta górna, troszkę do góry rozumiem.
Teraz wam pokażę 10 bar. A ty co kręcisz? 9. Ty co kręcisz? Co tam kręcisz? Pokazuję ludziom, jak skutecznie działa ten pistolet. I zobaczcie, z tych 6 otworów pulsacyjnie wali wam środek. To jest naprawdę bardzo skuteczne. Poza tym ta lanca, ups, się wygina. I tak jak wam powiedziałem, wyobraźcie sobie, że to jest nasz parownik. Zobaczcie, co on robi. Nie ma. Także to jest naprawdę duża moc, duża siła czyszczenia i jednocześnie bezpieczne dla lameli. Także wydaje mi się, że to jest dość skuteczne. Było to pokazane na plandece przyczepy. To wyobraźcie sobie, co robi z lamelami parownika. Więc nie ma lepszego sposobu jak wyczyszczenie klimatyzacji właśnie w ten sposób. No oczywiście wiążąc te metody, ja sobie to nazwałem metodą hybrydową, bo jak to inaczej nazwać, na filmach producenta MC Polska na kanał, zapraszam, wpiszcie sobie MC Polska w YouTubie i zobaczycie, pokazują, jak dane modele sobie wyczyścić akurat w najprostszy i najtańszy sposób pianką nanoklina. Jest to dość taki pośrednio skuteczny sposób, bo jeżeli potrzeba dużego ciśnienia z tej pianki, dużego ciśnienia ją uzyskacie. Ja nakręcę jeszcze materiał odnośnie metod czyszczenia klimatyzacji, czy to sposobem domowym, i pokażę też profesjonalny, no to już widzicie, ale też taki pośredni. Więc nie przedłużając już tego odcinka, te środki są bardzo dobre, one mają normy wysoko, jeżeli są przeprowadzane normy na badanie środka, są to normy długoczasowe, nie normy 15-minutowe czy tam godzinne, jak mają większość tych środków na z alkoholach, spirytusach czy tam nośnikach alkoholi izopropylenowych, propalanowych. Przepraszam, jeżeli przekręciłem, ale już zmęczony jestem. I w każdym bądź razie, no, robię tą metodą już dłuższy czas, przerobionych kilka tysięcy samochodów i muszę powiedzieć, że to dość dobrze wychodzi. Więc tak jak powiedziałem, przerobionych kilka tysięcy samochodów, nie ma, nie wiadomo ile, może nie 10, nie ten, ale no powyżej trójki grubo i różnych modeli, i powiem wam, że nie ma skuteczniejszej metody. Tak samo ta metoda, no, przepraszam, że słyszycie hałas, ale od dłuższego czasu mamy problemy z prądem tutaj w Płocku na osiedlu Skarpa i łatają, nie wiadomo co robią. Dobra, nieważne, no w każdym bądź razie wczoraj też późno skończyłem te ozonowanie ze względu na to, że no, nie było prądu, a zależało mi, bo było dość ciepło, zresztą jest parno dzisiaj, w ogóle masakra. Ale wracając do szczegółów, to mówię, ta metoda daje nam ponad 95% prawdopodobieństwo skuteczności wykorzystywania tych technik i połączenia ich w tą technikę hybrydową, ze względu na to, że no, gaz wejdzie wam tam, gdzie nie wejdzie wam ciecz, para skondensowana też wam wejdzie, fajnie odgrzybia wam kanały. To już taka podpowiedź, czym ja robię zamiast parownicą. Jest to zimny rozłam cząsteczkowy wielkości od 1 do 10 mikronów i później osuszam. Ale to mogę pokazać na szkolenia. I jak widzieliście, przeprowadzamy również takie czyszczenie. Jeszcze zostało mi tylko odkurzyć, poskładać wszystko, sprawdzić, włożyć filtr kabinowy i wsio. Także widzimy się za chwilę, włożę to i dokończymy rozmowę. No dobra, jak widzicie, komisyjnie wentylatorek włożony, może uda się pokazać,
Jest, jest. Zapinam wtyczkę. Stała się trochę kraksa. Niechcący przy obiadku przyciąłem sobie rączkę. Dobra, wpinamy komisyjnie wtyczkę. Opuścimy. Ja tu muszę siedeczko pochylić, bo nie widzę. Gdzie ta wtyczka jest? A jest. Tutaj. Ona wam wejdzie i kliknie. O, słyszeliście? No i komisyjnie odpalamy silniczek. Znaczy buchawę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, idę po kluczyki. O, tu jesteś, mam cię. Dobra. Kluczyk włożony, przepraszam. Ustawię. Mam nadzieję, że wy to widzicie. Dobra, spróbuję inną tą parą ręką. Poświęcę się dla was. Raz, dwa. Nie przykręcamy zapłonu. Noko tam sobie daje radę. Klapka wewnętrzna. Filtr jeszcze nie włożony. Także sprawdzamy tylko wentylator. Wkładam filtr. Montuję wszystko. Wszystko hula. I jest ok. Wkładam filtr. Schoweczek. I temat uważam za zamknięty. Jest niesamowicie fajnie, świeżo, elegancko. Mówię, między 8 a 10 godzin, uśredniając 9 godzin pracy nad autem, montuję to wszystko i chwilę pogadamy. Powtórne przepraszam, że mi wyłączyło na chwilę. Jak widzicie, tu mamy inny filtr, nowy, z węglem aktywnym, ale ja go nie wymienię w tej chwili. Zostawię chłopakowi na jesień. Zresztą jak przyjedzie w razie co z czasu, bo ma gdzieś tam jechać, to zobaczymy, jak to będzie się sprawowało, bo na taką powtórną inspekcję umówię się z nim za jakiś czas. I teraz słuchajcie. Mamy tutaj filtr, jak widzicie. Jakiś Profi Power. Na dół, jak widzicie, dzisiaj go włożę. On tutaj był, ale on jest naprawdę czysty, nic się tu nie dzieje, także niedawno musiał być zmieniony. Z tego co wiem, to samochód więcej stoi jak jeździ. No i umówiłem się z chłopakiem, że właścicielem auta, że jak coś, to fizycznie o, wymienimy ten filterek. Jak przyjedzie lub najpóźniej jak spadną liście na jesień, chyba żeby się coś działo, ale nic się tu nie powinno dziać. Więc montuję schowek, tą zaślepkę tutaj od spodu, którą trzeba wypiąć właśnie, żeby się tutaj dostać. Raz, dwa, trzy. I model to jest T27 Toyota Avensis 2012 rok w sedanie. Idę po schoweczek i po tą zaślepkę. Mamy tą maskownicę tutaj pod nogi, co idzie pod nogi pasażera. Tu jest taki bolec prowadzący i te zaczepy wam pokażę tak delikatnie. Jeden będę przesuwał, drugi i trzeci, i tu wchodzą od spodu. Jeden, drugi i trzeci. To co musicie zrobić, odwrócić to tym jasnym do dołu, znaczy do góry, do spodu. Tu jest taki wpust. Świecę, żebyście sobie zobaczyli. O. Tu pod spodem, tutaj jest taki, tu jest ten bolec i tutaj sobie to wkładacie, cyk, i tu macie te za ślepki, widać,
Jedna, druga, trzecia. Raz, dwa, trzy. Po temacie. A żeby to zdjąć, to macie tutaj z powrotem. Odginacie i naciskacie, jak schowek wymiecie, pokażę wam. Druga i tutaj mamy trzecią. O, i to wam wychodzi i dostajecie się do wentylatora. Dobra, idę po schowek. No dobra, jestem z tym schowkiem. Jak widzicie, jest schowek. Tak. I teraz co pierwsze. Jak widzicie, tutaj macie te zaczepy, więc delikatnie musicie sobie to trafić. Tutaj. Tu macie te wpusty. Tam musi wejść. Delikatnie. Mamy włożone tutaj w te wpusty. Nie zapomnijcie tu o tym siłowniczku, żeby go nie uszkodzić. On wam już przytrzymuje. Mówię, tutaj jest taki siłowniczek. Pokażę z drugiej strony. Mowa jest o tym. Zapięty. I tu mamy tak. Jeden. Tutaj mamy, słabo go będzie widać, taki drugi. I delikatnie to sobie wpychacie. I schowek jest założony. I złożony. Dobra. Więc podsumowując. Ujmijmy, że jest to 9 godzin pracy od dnia wczorajszego. Podwójne ozonowanie. Dwukrotnie myty chemią parownik. Trzykrotnie odgrzybiany, zamgławiany, czyszczone kanały, przedmuchiwane. Jeszcze zostało mi tylko odkurzyć, wyczyścić szybę chłopakowi, ekran i lusterko. I to wszystko. Także dziękuję za oglądanie. Jeżeli film się podobał, przekazujcie to dalej. Nie robię z siebie super fachowca, tylko podchodzę tak jak do własnego auta i metodyki wypracowanej przez kilka lat. To wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam z tej strony. Toyota Avensis. 2012 rok i przepraszam, bo przekręciłem model, nie D, a T27. T27. Fit drugi ma, to jest zamiennik, możecie sobie kupić. Angielski, United Kingdom, widzicie. Blueprint. No dobra, nie ma co przedłużać. Dziękuję, że tyle wytrzymaliście. Pozdrawiam was z tej strony, Rafał z Detailing Ozon Mat i zapraszam do kręcenia reszty materiałów. Przepraszam, do oglądania reszty materiałów na kanale. Przekazujcie ten kanał, jeżeli się wam materiały podobają. Długo, bo długo, ale chcę jak najwięcej źródłowej wiedzy wam przekazać. U mnie kręcone wszystko z łapy. Nie składam jeden końcowy odcinek, będzie tylko ten trzeci złożony. Ze względu na to, że mi się coś wywaliło. Ale tak to już bywa. Także Toyota Avensis 212. Jeszcze raz przepraszam za pomyłkę. T27 w sedanie 2012 rok. Trzymajcie się. Cześć.